O wiele później kanalizację założono w Warszawie, w Poznaniu, Wrocławiu. Zawdzięczaliśmy to burmistrzowi Winterowi. On nawet miał przed wojną swój plac. Plac imienia Wintera, tam gdzie dzisiaj znajduje się Targ Maślany. I dzięki niemu wybitnie w Gdańsku poprawiło się pod względem higieny. A w 1888 roku założono kanalizację burzową i wydrukowano ulicę Piwną. Teraz zacznijmy spacer po tejże ulicy Piwnej. O wielkiej zbrojowni opowiadać nie będę, bo i czas, nie czas i miejsce na to. Zacznijmy sobie od kamienicy numer 1. Wszyscy na pewno wiecie Państwo, jak ona wygląda. Jest bardzo piękna, bardzo ozdobna. Należała kiedyś do rodu Endenów. Ród Endenów pochodził z Akwizgranów na Drenii Północnej. Hans Enden, który był właścicielem Wojanowa i Rusocina, zakupił parcelę numer 1. Później dokupił jeszcze sąsiednią parcelę, tą, która leży od ulicy Tkackiej, i postanowił wybudować tam dom. No niestety nie doprowadził tej akcji do końca, ponieważ w 1636 roku mu się zmarło. Budowę dokończyła jego żona Elżbieta Rogę i budowę zakończono w 1640 roku. Spójrzmy, jak wygląda ta kamienica. Kolor, jaki dzisiaj ma, odtworzono w takiej postaci, jak był kiedyś, a zrobiono to na podstawie grafiki Jana Karola Schulza, którego dzieła, którego albumy z rysunkami, z malowidłami dawnego Gdańska są całą kopalnią wiedzy dla architektów gdańskich, ale o Janie Karolu Schulzu jeszcze dzisiaj będę wspominała. Gdy patrzymy na fasadę autorstwa Andreasa Schultera starszego, to po obu stronach na wysokości parteru mamy dwie głowy, po prawej i po lewej stronie, tuż nad tymi tabliczkami. Po lewej stronie mamy Heraklesa odzianego w lwią skórę, po prawej stronie mamy Aleksandra Wielkiego. No i idziemy do góry. Pod pierwszym piętrem mamy przedstawione główki przedstawiające ludzkie rasy. Pomiędzy oknami pierwszego piętra patrzą na nas groźni wojownicy. Pod drugim piętrem mamy ubranych w turbany Turków. Mamy wszak wiek XVII, kiedy budowano tą kamienicę, a więc okres wojny z Turkami. Jeszcze wyżej, na drugim piętrze, mamy władców świata wiernych i niewiernych. Pod trzecim piętrem mieszkają cztery temperamenty, a na trzecim piętrze starożytni mężczyźni w laurowych wieńcach. Na samym szczycie z pięknymi wolutowymi spływami znajduje się lew oparty o kulę i on nawiązuje do herbu Endenów, czyli lwa wspinającego się w prawą stronę. Ciekawy jest portal, dlatego pozwoliłam sobie zrobić bliższe zdjęcie. Na portalu spoczywa sobie alegoria mądrości. Po lewej stronie z tym odważnikiem to jest sprawiedliwość, po prawej stronie pobożność, natomiast nad samym wejściem, obok tych dwóch takich atlantów, tych siłaczy trzymających te kolumny, po lewej stronie z dziećmi mamy miłosierdzie, po prawej mamy miłość z sercem i strzałą w ręku. Natomiast po środku znajduje się obecnie herb Gdańska, a w czasach Endenów tutaj w tym miejscu znajdował się herb Endenów. Płyty Meissnera z XVIII wieku otaczające taras, przedproże, które znajduje się przed domem Endenów, przedstawiają starożytne ruiny. Zostały odtworzone po II wojnie światowej. Przechodzimy dalej. Ulica Piwna numer 3, taka tutaj po prawej stronie widoczna na tym zdjęciu, to miejsce, gdzie kiedyś mieszkały siostry Szarytki. Elżbietanki przyjechały tutaj w 1897 roku z Wrocławia i ten dom był ich pierwszą siedzibą. Tu miały swój dom zakonny, miały również kaplicę. W 1902 roku przeniosły się do nowej siedziby, a mianowicie na Targ Sienny. Wszyscy znamy ten taki czerwony budynek z czerwonej cegły. Siostry tam przedszkole prowadzą. Nadal są to Elżbietanki. To jest dom, w którym mieszkał przez pewien czas w okresie wojny Konstanty Dominik, ten z Kolegium Jezuickiego na
ulicy dzisiaj Świętego Wojciecha. Natomiast na Piwnej numer 4 mieszkał kiedyś ród Konradów w tej kamienicy z główką taką kobiecą na górze. Tutaj tak niedokładnie ją widać. Ród Konradich wymarł w 1798 roku. Ostatnim z nich był Karl Friedrich, który 4 lata przed swoją śmiercią, zdając sobie sprawę, że już raczej potomka mieć nie będzie, zapisał cały swój majątek na utworzenie Instytutu Szkolno-Wychowawczego dla Chłopców. Ten instytut powołano w 1801 roku, początkowo funkcjonował on w Janowie, natomiast w 1900 roku otwarto jego siedzibę przy dzisiejszej ulicy Piramowicza we Wrzeszczu i wszyscy znamy doskonale gdańskie Konradinum, którego między innymi absolwentem był Günter Grass, pisarz noblista, który tutaj w Gdańsku się urodził. Następne posiadacze, to proszę Państwa, wyczytałam w katalogu zabytków gdańskich, że od 1872 roku ten dom był własnością Czerwińskich. Wprawdzie pytałam męża, ale się nie przyznaje, więc nie wiem, czy to nasz, czy nie nasz, czy się upominać, czy nie. Czerwińscy, jak wyczytałam, mieli drukarnię po drugiej stronie ulicy, na Piwnej 55. Imiona, jakie nosili, to jeden był Gottfried bodajże, a drugi Heinrich, także tak no, po polsku zbyt to nie brzmiało. W tym również budynku w latach 1925-33 miały miejsce spotkania żydowskiej loży masońskiej o dość długiej, skomplikowanej nazwie Gedania Loża nr 1 Wolnego Miasta Gdańska. Jak Państwo zapewne wiecie, przed wojną była cała masa tutaj organizacji masońskich. Właściwie każdy, kto chciał coś znaczyć w tym mieście, to raczej do organizacji masońskiej musiał przynależeć. No i tych lóż masońskich, żydowskich było dość dużo, ale to nie jest tematem dzisiejszego naszego wykładu. Przechodzimy dalej. Dalszy ciąg kamienic, czyli kamienice od numeru 6 do 12 są związane z osobą Gauleitera Alberta Forstera, który przybył tutaj w roku 1930 na polecenie Adolfa Hitlera. Tutaj osiadł, miał trochę posiadłości w tym Gdańsku. Taka najbardziej jego znany dom to oczywiście tam, gdzie dzisiaj chirurgia stomatologiczna koło Akademii Medycznej. Miał również swoją posiadłość taką letniskową na Wyspie Sobieszewskiej w Orlu. A tutaj w domach 6-12 on je sukcesywnie przejmował na miejsce posiedzeń swoich różnych organizacji nazistowskich. Tutaj między innymi podejmował w swoim gabinecie w 1941 roku w maja wizytującego Gdańsk Adolfa Hitlera. Tu mamy przedstawione wejście na Piwną numer 11. Ale w tych kamienicach, w których były te biura Gauleitera Forstera, który nawiasem mówiąc tutaj w Gdańsku był osądzony, jego rozprawa sądowa odbywała się w dzisiejszym budynku Opery Gdańskiej, został skazany na karę śmierci, a karę śmierci wykonano w roku 1952 w Warszawie, chociaż niektóre teorie spiskowe mówią, że tak do końca nie wiadomo, czy on właściwie został, czy ta kara została wykonana, czy nie. Niektórzy mówią, że to był jakiś szpion Stalina. Ale to mówię, to są takie dywagacje. Wśród tych kamienic bardzo ciekawa jest kamienica numer 8, ponieważ w tej kamienicy znajdowała się od 1783 roku drukarnia Ludwiga Daniela Wedela, który 3 lata później, w roku 1780, odkupił tą drukarnię od spadkobierców Franciszka Rode. Franciszek Rode założył w 1538 drukarnię, pierwszą oficynę wydawniczą. To było na tak zwanym Starym Przedmieściu, czyli na ulicy Rzeźnickiej. Tam ona funkcjonowała, drukowała również teksty polskie, a takim znanym dziełem, które zostało tam wydane w 1540 roku, to jest dzieło Narratio Prima autorstwa Joachima Retyka. To był pierwszy rozdział tego najsłynniejszego dzieła Mikołaja Kopernika o wrotach sfer niebieskich, które w całości ujrzało światło dzienne w roku śmierci Kopernika, czyli w 1543 roku. Natomiast w tym 1540 roku to Narratio Primo miało chyba na celu zobaczenie, co ludzie powiedzą.
chyba w tym celu zostało wydane. A właśnie zostało wydane w oficynie Franciszka Rodego przy ulicy Rzeźnickiej. W tym samym domu również urodził się Henryk Hubertus Jabłoński, który urodził się jako Helmut Hubertus Degler. Urodził się 3 listopada 1915 roku, a 30 października 1945 roku, tutaj nie napisałam daty, zmienił swoje dane personalne właśnie na Henryk Hubertus Jabłoński. Nazwisko Jabłoński przyjął po swojej babce. Babka była Polką, wyszła za mąż za głównego ogrodnika ogrodów oliwskich. No i po wojnie Henryk Hubertus nie potrafił się pożegnać z Gdańskiem, był typowym Danzigerem, postanowił tu zostać, dlatego zmienił imię, nazwisko. Jego żona, która się nazywała z domu Charlotta Treder, po wojnie nazywała się Kornelia Jabłońska. Mieszkali przy Jaśkowej Dolinie 58, aż do, w latach 80. zmarła jego żona. Ich trójka synów była muzykami, podobnie jak ojciec. Ojciec natomiast, dlaczego o nim mówię, dlaczego postać słynna? Jak wymienię nazwiska pewnych utworów, to na pewno zwłaszcza ci państwa starsi państwo skojarzycie. Na przykład Zachodni wiatr, Spienione goni fale, albo Ostatni siwy włos na twojej skroni, albo Tylko echo. Znacie państwo te tytuły, prawda? To są właśnie dzieła Helmuta Hubertusa Deglera, czyli Henryka Hubertusa Jabłońskiego. Zmarł w 1989 roku. Mijamy ulicę Lektykarską. Po drodze mijamy jeszcze kamienicę, która stoi na rogu pod nazwą Czerwony Rumak. Ona nie została odtworzona w takiej formie, jak była kiedyś, bo kiedyś na jej szczycie znajdowała się głowa konia. Jak sama nazwa wskazuje, Czerwony Rumak. Jest o tym legenda, że w XVI wieku żył tam sobie właściciel tego domu, któremu nie bardzo podobały się zwyczaje, jakie tutaj zaczynały być wprowadzane w Gdańsku, a mianowicie zaczynała tu panować reformacja, luteranie, kalwini. No i pewnego razu powiedział, że prędzej jego kasztanek zarży tam z tego okienka na strychu jego kamienicy, niż ta reformacja tutaj cokolwiek w Gdańsku zdziała. No i pewnego razu wracał do domu i usłyszał rżenie. Podniósł głowę do góry i zobaczył głowę własnego konia. No i już wtedy zwątpił, no i już tak nie narzekał na tą reformację, a w miejscu tej głowy właśnie była umieszczona rzeźba konia. To jest tylko legenda, ale w każdej legendzie jest ziarenko prawdy. No ale przejdźmy przez tą ulicę Lektykarską. Zaraz za ulicą Lektykarską, w kamienicy numer 16, mieszkali Grodekowie. Grodekowie pochodzili ze Śląska Cieszyńskiego, musieli stamtąd uciekać przed prześladowaniami religijnymi. Pierwszym takim gdańskim protoplastą był Stanisław Grodek, który w XVII wieku przybył tutaj do Gdańska w czasie wojny 30-letniej. No i w tym Gdańsku pozostał. Przez lata ród Grodeków rozrósł się do potężnego rodu, bardzo bogatego, i jego wnuk Albrecht miał na przykład 18 statków, był potężnym armatorem. Herb Grodeków, który tutaj widzicie państwo, tak dokładnie go nie widać, więc powiem, co na nim jest. Na nim jest lew, który jest umieszczony na takich ukośnych paskach i ten lew trzyma w łapie miecz. Jak państwo będziecie na Piwnej pod numerem 16, można sobie obejrzeć. Ten herb można również znaleźć na organach w Kościele Bożego Ciała, a wszyscy na pewno znamy dwa spichlerze, Wielki i Mały Grodek. To właśnie od tego rodu to nazwisko pochodzi. Ta nazwa pochodzi. Najbardziej ciekawą postacią wśród Grodeków był Gottfried Ernest Grodek, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku. Był absolwentem gimnazjum akademickiego, potem studiował w Getyndze, był nauczycielem domowym, takim guwernerem książąt czartoryskich, lubomirskich, a od 1804 roku dostał posadę profesora na Uniwersytecie Wileńskim. Tam prowadził katedrę literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Był autorem pierwszej syntetycznej historii literatury starożytnej Grecji.